Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Znajdujemy się w lasach małopolskich, powiat tarnowski. No jak wiecie z poprzednich filmików, zależało mi na tym, żeby w weekend wybrać się z samego rana na grzybki. No ale jak widzimy, pogoda jest bardzo kiepska. Co chwilę burze, deszcze. Plan był taki, żeby wstać sobie koło 6 rano. No i żeby tak wszystkich grzebiarzy uprzedzić, no ale nie było takiej możliwości. Jak widzimy, lasy mocno parują. Nie wiem, czy to widać. Przed chwileczką właśnie skończyła się, można powiedzieć, burza. No i korzystam z momentu. Niedaleko lasu mam samochód, więc jeśli zacznie grzmieć mocniej, to wiadomo, kończymy chwilowo grzybobranie i chowamy się do autka. No ale na razie ma być 2 godzinki spokoju, więc jak widzimy, koszyczek przygotowany. Po ostatnich grzybobraniach no bierzemy koszyczek, bo ubijaneczki robią się za małe. Liczymy na to, że pogoda nam pozwoli, bo w tygodniu nie da się. Człowiek pracuje i przyjeżdża później i grzybki są już przezbierane. No i chciałem dzisiaj z samego rana. Na jedno jest dobrze, na pewno nikt w lesie nie był, bo naprawdę cały ranek leje i co chwilę burze. Dlatego korzystamy z okazji i szukamy prawdziweczków. Widzimy się za chwileczkę. No i jest, można powiedzieć, pierwszy prawdziweczek. Piękny grubasek. Może nie pierwszy, bo mam tutaj takie już dwa osobniki małe, ale taki pierwszy ładniejszy, którego Wam pokazuję. Jak widzimy, znowu zaczyna padać. Na szczęście jeszcze nie grzmi, więc deszczyk nie jest mi straszny. Najgorsza jest ta burza, które co chwilę przychodzą. Chociaż jak w pogodach pokazują, nie powinno ich być, ale są. Tak to jest z tymi naszymi pogodami. I czego się spodziewamy? Na pewno spodziewam się dużej ilości grzybków takich młodych, bo jestem pewny, że w lesie od 2 dni nikt nie był, więc prawdziweczki powinny urosnąć. One troszkę dłużej rosną, nie są to miękkie grzyby, więc trzeba troszkę na nie poczekać. Nastawiamy się stricte tylko na prawdziweczki. Przynajmniej taką mam nadzieję. Dzisiaj zamierzam pobić jakiś taki rekord swój. A inne grzybki, bo na początku widziałem troszeczkę kurek, zostawię sobie, bo tak jak mówiłem, mam samochodzik, w samochodziku mam ubijaneczkę, jak skończę z prawdziwkami, to wrócę się właśnie po kurki. Szukamy dalej. Jest kolejny piękny prawusek. Piękna sztuka. Tak myślałem, ładne, grubiutkie, zdrowe. Koszyczek sobie odłożyłem tutaj przy kolejnym pięknym prawdziweczku. Sami spójrzcie. Idealny, piękny. Dwa takie ładne osobniki. Jak widzimy, nie wiem, czy wyostrzyło. Zdrowiutki. Tak samo. No są zdrowe, nie są robaczywe, co bardzo cieszy. Za chwilę te sobie obkroimy i też zobaczymy. Nie wiem, czy słychać to. Ale to właśnie pokazuje, jak pada dalej. I całą noc padało. Tutaj było, można powiedzieć, sucho ostatnio. Jak chodziłem, a teraz zrobiło się taki stawik. Potoki pełne. No i tak jak mówiłem Wam, deszcz jest niestraszny mi. Najgorsze właśnie są te burze przychodzące. Mam taką lukę teraz dwugodzinną, więc myślę, że uda się troszeczkę lasu schodzić. Plan był, żeby cała sobota dzisiaj była poświęcona właśnie grzybom. Mam kilka fajnych miejscówek, no ale zobaczymy, ile uda się dzisiaj przejść. Idziemy dalej.
Jest i kolejny prawusek. Wykręcimy sobie go. I tak on się prezentuje. Sami spójrzcie, jak fajnie las wygląda. Ciągle paruje, bo jest ciepło, bardzo ciepło nawet. A co chwilę leje. No super, super jest w lesie, no gdyby nie te burze. To jest jedyny minus. Piękna sztuka. Tu mamy te większe grzybki. Sami spójrzcie, bo nieraz w komentarzach piszecie, że robaczywy co drugi, a tu zdrowy kolejny. Kolejny zdrowy. I kolejny zdrowy. Jeden chyba był troszeczkę robaczywy, nóżkę miał, ale została obcięta. I co, ruszamy dalej. Jesteśmy pod moją ulubioną górką. Przeważnie tutaj znajduję sporo prawdzików, zwłaszcza teraz, jak jest wysyp. Koszyczek jest tam wyżej. Nie wiem, czy go widać. A ja zeszłem sobie na sam dół, ponieważ tu już widzimy pierwsze, tego zostawimy maluszka. Pierwsze prawdziweczki. O, te jedzone przez ślimaki, niestety. No i będziemy szli tak pod góreczkę, bo już widzę, że jest tutaj troszeczkę młodych. Tu mamy takie maluszki, ale zostawimy je. Tu mamy troszkę większego. Chodźmy wyżej. Za chwilkę sobie obkroimy. Nożyk jest. Tu taki ładniejszy osobnik. Fajnie sobie koło drzewka rosną. Piękna noga. Super grzyb. Tu mamy kolejnego. Też piękny osobnik. O, tu jest ich więcej, moi kochani. Piękne grzybki. No tak jak myślałem, nikt do lasów teraz nie chodzi, bo jest troszeczkę pogoda nie swoja. No ten jest przepiękny. Piękne osobniki. Sobie zostawimy je tutaj. To mamy takiego maluszka, ale zostawimy go. Tu też dwa takie. Ten jest troszkę większy, sobie go zerwiemy do słoiczka. Na marnowanie na pewno się będzie jak znalazł. I tu mamy kolejne skupisko. Jeden. Drugi. No i tutaj trzeci. Okej. Dobra, teraz sobie pozbieramy te grzybki, obkroimy, żeby sobie ich nie pogubić. No i tam na dole widzę drugą kupkę. Widzimy się tam. Grzybki mamy już obcięte. I teraz jesteśmy tu na dole. Powiem wam, w tym momencie najgorszym dla tych grzybków chyba zarazą są te ślimaki, bo nawet nie są tak zaczerwione, wam muszę powiedzieć, naprawdę jestem zdziwiony. Dużo zdrowych, tylko te ślimaki strasznie je obgryzają. No jak widzimy, wszystko zjedzone przez ślimaki. Tu mamy takiego fajnego biedaka i przez te robaczki. Nóżka zostaje, kapelusz widzimy zdrowy, tylko zjedzony. Mamy kolejnego. Maluszka.
tu jest kolejny i kolejny. No sami spójrzcie, jak te ślimaki pchają się do środka. Kolejny prawdziwek. No masakra. Naprawdę, wysyp jest niesamowity. Mam kolejne maluszki. Patrzcie, jaki maluszek tu zostawiamy. Tego też. Tego sobie weźmiemy. Dobra, obieramy sobie te i ruszamy dalej. Są następne prawdziweczki. Jak widzimy, kolejny tutaj taki piękny, grubiutki. No niestety, ślimaki największa na razie przekleństwo tych grzybków. Tutaj objedzony, zostawimy go. A tu mamy troszeczkę ładniejszego. Fajna, taka piękna, zdrowa, młoda sztuka. No myślałem, że spotkamy jakieś takie ładne, piękne, atlasowe można powiedzieć grzybki. Jeszcze nie ma, ale jest pełno młodziutkich, sami widzicie. Za chwileczkę sobie go obkroimy. No jest już tu sporo prawdziweczków. Wadą tego koszyka jest to, że jest naprawdę duży i nie widać, żeby ich tu było nie wiadomo ile. Ale musicie uwierzyć mi na słowo, że ubijaneczka już by była tutaj na pewno pełna. Z tego co pamiętam, ostatnio sprawdzałem, wchodzą dwie ubijanki do koszyka i jeszcze jest miejsce, więc miejsca nie powinno nam dzisiaj braknąć, chociaż tak jak mówię, kawał lasu przed nami jeszcze. O, chyba syreny gdzieś wyją. Nie dziwię się, pewnie jakieś podtopienia. W lesie jest naprawdę ślisko, ale obuwie mam dobre. Nie jest mi to straszne, tu górki widzimy przed nami. Powinno być dobrze. Ruszamy dalej. Są mi kolejne. Jak widzimy, piękna tu rodzinka. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. No wspaniałe. No nie spodziewałem się naprawdę, że w tym miesiącu tak sypnie tymi grzybkami. Wiadomo, kiedyś wysyp musi się w końcu trafić. No ale zaskoczyły mnie, z czego się bardzo cieszę. Jednak tutaj w małopolskim, o tu dwa są, bliźniaki. W małopolskim województwie, tak jak mówię, powiat tarnowski obrodziło na chwilę obecną grzybkami. W czym innym może ten rok nie jest zbyt fajny, bo jak wiemy jaka pogoda jest. Miodu jeszcze w tym roku kompletnie nic nie wybrałem. Liczyłem na nawłoć teraz, ale przy takiej pogodzie też nie uda się z niej wybrać, więc rok na straty w pszczelarstwie, przynajmniej u mnie. Ale z tego co wiem, to cała Małopolska tak ma. Ale na szczęście grzybki wynagradzają. Fajna rodzinka. Idziemy dalej. Moi drodzy, wyszłem teraz taki na chwileczkę, otwartą taką polankę. Wycinka musiała być tutaj kilka lat temu. No i opłacało się. Sami spójrzcie, jakie piękne okazy udało się tutaj zebrać. Trzy takie i tutaj chyba największy okaz. Sami spójrzcie, jaka piękna sztuka, petarda można powiedzieć. Ale coś za coś. No niestety nie ma tu drzew i dużo bardziej pada, więc szybko je zbieramy i wchodzimy troszeczkę w głąb lasu. Sami spójrzcie, jak leje. Ruszamy. Sami spójrzcie, jaki dziwnie rosnął ten prawdziweczek. Główka zaczepiona, nie wiem jak to jest możliwe. Korzeń też musiał być jakoś tutaj. No główką do spodu. No ciekawe. Aż ciężko go wyrwać, sami spójrzcie. Tu miał jakiś korzeń też. No bardzo nieciekawy sposób rośnięcia wybrał. Ale jest piękny. I tu mamy dwa młodziutkie prawdziweczki.
kolejne do koszyczka. Jak widzimy, słoneczko wyszło, co jest bardzo, można powiedzieć, wspaniałą wiadomością. Może troszeczkę przestanie padać, bo jak widzimy, dalej mocno pada. I ciężko się ukryć. A tutaj widzę chyba kolejne piękne dwa okazy. Bliźniaki syjamskie. Cudowne. No sami spójrzcie. Dla takich chwil chodzi się właśnie na grzyby. Idealne dwa bliźniaki. Piękne. Żebyście mnie teraz zobaczyli, to naprawdę człowiek cały mokry, ale dawno nie byłem tak szczęśliwy, zadowolony. No niesamowite, niesamowite. Okej, ja je obieram i ruszamy dalej. Moi kochani, z faktu, że jeszcze kawałek lasu przede mną, pogoda się wypogadza, więc nie zamierzam zawitać do domu ani do samochodu, więc tu mamy kolejnego pięknego prawdziweczka. O, można powiedzieć taki atlasowy, sami spójrzcie, twarda noga, gruby trzon. No i stwierdziłem, że ten materiał będzie za długi i sobie go w tym momencie tutaj zakończymy. Jak widzimy, grzybków jest bardzo dużo, połowa chyba, można powiedzieć, tego koszyka. Na pewno ze 100 sztuk tutaj jest, więc jestem mega zadowolony. A podzielimy sobie materiał z faktu, że już jest dużo nagrane, a nie chcę, żeby cały materiał miał ponad koło godziny. Ciężko by to się oglądało, więc podzielimy sobie to na dwie części. Tutaj sobie zrobimy cięcie. Jak widzimy, deszczyk przestaje, słoneczko wychodzi, miejsca jeszcze dużo, kawałek lasu przed nami. Idziemy dalej, a Was zapraszam do obejrzenia kontynuacji z tego grzybobrania, która ukaże się pewnie kilka dni później. Dajcie łapkę w górę, subika. I co Wam mogę powiedzieć? Można powiedzieć, że mimo deszczu i burz, które odstraszyły większość grzybiarzy, mi udało się całkiem sporo nazbierać. A to, jak sami wiecie, nie koniec. Więc tutaj się z Wami żegnam i zapraszam do obejrzenia drugiej części. Trzymajcie się, cześć.